Jak nowa wygląda szkoła podstawowa w Paczynie w gminie Toszek? Wiekowy budynek, który do tej pory straszył, dziś może śmiało uchodzić za wizerunek wsi. Podstawówka przeszła bowiem termomodernizację, a basen, który się w niej mieści, ogrzewany jest solarami. Dzięki tej inwestycji są spore szanse na oszczędności. Oto chluba Paczyny w gminie Toszek. Szkoła podstawowa. Niewielka, bowiem liczy sobie raptem 50 uczniów. Jeszcze niedawno straszyła. Wiekowa placówka od lat nie mogła doczekać się remontu, a ogrzewanie jej pochłaniało krocie, wspomina dyrektor szkoły. Ile w tysiącach w takim razie rocznie na ogrzewanie i wody, i budynku wydawaliście rocznie? No licząc te minimalne zużycie, czyli 40 ton razy 700 zł, tak, no to mamy prawie 30 tysięcy złotych. Teraz jednak szkoła będzie mogła zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych, a wszystko dzięki termomodernizacji. Długo wyczekiwany remont zaczął się jeszcze w czasie poprzedniego roku szkolnego. Remont trwał od początku kwietnia, no niestety termin remontowy został troszkę na nas wymuszony poprzez otrzymanie dofinansowania z Unii Europejskiej, ponieważ dopiero na początku roku podpisaliśmy umowę dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Zgodnie z terminem inwestycja musiała się zakończyć w czerwcu, dlatego też prace trwały w czasie lekcji. Na szczęście ekipa remontowa starała się tak pracować, by nie utrudniać prowadzenia zajęć, chociaż remont nie był łatwy, przyznają toszeccy urzędnicy. Remont był trudny, ponieważ no, szkoła była budowana wiele lat temu, przez wiele lat nie była remontowana, brakowało wielu dokumentów dotyczących dokumentacji inwentarzowych, ale udało nam się wszystko doprowadzić do takiej formy istniejącej. Też basen, który jest przy szkole, był budowany, nazwijmy to, w formie takiego czynu społecznego i no, niekoniecznie spełnił on wszystkie wymogi, jeśli chodzi o fundamenty, zostały one odpowiednio wzmocnione. Teraz wspomniany basen ogrzewany jest solarami, które stanęły na dachu szkoły. Ściany placówki zostały ocieplone, wyremontowano poddasze i dach, dzięki czemu też budynek będzie mniej tracił ciepło niż do tej pory. Zadowolenie z inwestycji nie kryją nauczyciele. Oczywiście szkoła wygląda super, to widać na zewnątrz. Natomiast mamy zysk energetyczny na pewno. Spodziewamy się tego, że przełoży się to na budżet. No i szkoła będzie dysponowała dużo większymi środkami. Podobną metamorfozę przeszło także przedszkole numer 1 w Toszku. Tutaj także przeprowadzono termomodernizację. Wymiana źródła ciepła, całe centralne ogrzewanie, również remont dachu. Remont podstawówki w Paczynie kosztował 750 tysięcy złotych, zaś przedszkola 340 tysięcy, a pieniądze te udało się pozyskać z dofinansowania.